widok z Korczuli, a to główna aleja, w której są knajpy, i teraz pusto. Oto aleja nad brzegiem morza, na której zawsze było pełno turystów i restauracje pełne. I co? Jest pusto normalnie przez tego koronawirusa. Proszę bardzo, jaki ruch. Jaki ruch na Korczuli. Gorzej niż wojna. Ludzie zwariowali kompletnie. Tu zawsze było pełno samochodów. W ogóle nie ma. Nie ma ludzi. Proszę. Jest normalnie pusto. Idziemy sobie teraz uliczkami Korczuli. Wąskimi. Proszę bardzo. Normalnie ta panika z tym COVID-em zatrzymała świat w miejscu. No zobaczcie, co tu się dzieje. Tu się nic nie dzieje. Świat zwariował kompletnie. Gorzej niż jak podczas wojny. Proszę. Tu jeszcze nigdy nie widziałem takiej sytuacji na Korczuli. Tu zawsze się turyści chcieli zdeptać nawzajem. Wejdźmy sobie do jeszcze jednej uliczki, żeby nie było, że wybrałem tylko jedną. Proszę, tu nic, kot, o, całe szczęście, chociaż kot. Tu, zobaczcie, ile knajp, nikogo, nikogo. Z panią Mirką tutaj na wieży, czego? Katedry Świętego Marka, tak? Tak jest. Na Korczuli. Nie chcę wierzyć, że Marek może być święty. A jednak. Aż ludzie nie mogą się mylić. Proszę, jak tutaj pięknie widać wszystko. O, to jest, tam jest Orebicz. Patrzymy w kierunku Orebicza teraz. Ponieważ my jesteśmy na wyspie, a tam jest półwysep. Półwysep Pliesacz. To właśnie jest widok na półwysep Pliesacz. Proszę, jakie piękne góry tam są. Wszystko widać pięknie. A tu jest taki przesmyk. Podejdziemy tutaj. Tu jest taki przesmyk między wyspą a wyspą. Tutaj. Tu zawsze wieje wiatr, co pewnie słychać. I tutaj ludzie na deskach z żaglem zasuwają. Akurat dzisiaj ich nie ma, bo dzisiaj to w ogóle nikogo tutaj nie ma. Wszyscy zwariowali od koronawirusa. Dla pani Mirki na te Orebicza i Stokuna. Czy jak bierzemy założenie? Nie, ale to jest wąsko, kurczę. Odchudzamy się od jutra. Wycieczkowiec, taki właśnie, o. No, full ludzi na nim widzę, naprawdę. Widzę. W ogóle, kurde, nikogo tam nie ma. Cud, że to w ogóle pływa. Najśmieszniejsze jest, że my kiedyś przybijaliśmy jachtem do tego nabrzeża tutaj, żeby nabrać wody. No to nie jest tak łatwo przybić, bo tutaj cały czas wieje wiatr, jest taka fala. A tutaj proszę. To prawda, to nie jest jacht, ale statek pasażerski sobie przybił. W tym samym miejscu, można powiedzieć. Idziemy tymi przetłoczonymi ulicami Korczuli.
To pani się korczula podoba? Fajnie, bo pusto. Fajnie, bo pusto, nie? Ogólnie jest git. Very git.